Cześć, witaj, Robert Brzoza. Jakiś czas temu wysłaliśmy informacje do naszych czytelników oraz opublikowaliśmy artykuł pod tytułem Polska została zarejestrowana w Nowym Jorku jako korporacja Poland Republic of. I była to trudna informacja do zaakceptowania. Natomiast na dniach dostaliśmy informację z ministerstwa potwierdzającą tą informację. Czyli ministerstwo potwierdziło informację, że Polska jest zarejestrowana na giełdzie w Nowym Jorku pod nazwą Poland Republic of. Zanim pokażę Ci ten dokument, to przypomnę tylko, co napisaliśmy w tym artykule. Ten artykuł znajduje się, jeżeli masz dostęp do Akademii Geopolityki, to znajduje się w wideo NWO Matrix Ukryty Rząd. I tutaj jest wideo, są PDF-y, są artykuły, są różne informacje i pod numerem 24 są linki do tej informacji. I pisze tak. 31 maja 2002 Rzeczpospolita Polska została zarejestrowana jako firma o nazwie Poland Republic of na Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. To jest screen z tego, ale zaraz przejdziemy do linku. Tutaj jest link, który nam pokazuje właśnie tą informację. I tutaj będzie właśnie ciekawe, ponieważ ministerstwo na ten temat się wypowiada i popatrzcie, mamy tutaj nazwę company, name Poland Republic of. Company, każdy oczywiście wie, że to jest firma, spółka, towarzystwo. Przejdźmy dalej. Tu jest strona z pełną rejestracją. Wygląda ona w ten sposób. Mamy tutaj potwierdzenie, że została zarejestrowana w Nowym Jorku przez Ministerstwo Finansów. I tutaj są pewne dokumenty. I na poniższym screenie pisze tak: Poland Republic of jest zarejestrowana w Amerykańskiej Komisji Bezpieczeństwa i Giełd. W przypadku sprawozdawczości finansowej rok obrotowy kończy się 31 marca. Ta strona zawiera wszystkie dane rejestracyjne, a także listę wszystkich dokumentów. S1, prospekt, raporty bieżące, 8K, 10K, raporty roczne złożone przez Rzeczpospolitą Polską. I zobacz sobie, na co należy tutaj zwrócić uwagę. Polska przedstawia raporty roczne i nie tylko, ma rok obrotowy, który kończy się 31 marca. Więc jeżeli ktoś powie, że Polska nie jest firmą zarejestrowaną, to się bardzo głęboko myli, ponieważ Ministerstwo Finansów przedstawia raporty. Jakie, nie wiemy. Zaraz zobaczymy, jak to będzie ministerstwo radziło sobie z argumentacją. Przejdźmy dalej. Tutaj mamy jeszcze źródło. Kliknijmy w to źródło. I tutaj jest znowu ta informacja. Wygląda to w ten sposób. I mamy tutaj naszego odła. I skomentowałem w tamtym okresie w taki sposób. O co w tym wszystkim chodzi? Na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych zarejestrowana jest Rzeczpospolita Polska jako firma pod nazwą Poland Republic of. Rejestracji dokonało Ministerstwo Finansów prawdopodobnie 31 maja 2002. Ministrem finansów był wtedy Marek Belka, premierem Leszek Miller, prezydentem Aleksander Kwaśniewski. Wiele państw jest zarejestrowanych jako korporacja firma. Czytałem kiedyś pewne informacje, że Stany Zjednoczone są również zarejestrowane, Niemcy. Oczywiście nie badałem wszystkich krajów. Natomiast te państwa są korporacją prawdopodobnie. I pisze dalej. Każda korporacja ma swój zarząd, prezesa zarządu i radę nadzorczą. Rada nadzorcza kontroluje zarząd, aby wypełniał program działania narzucony przez właściciela firmy korporacji. Pytanie, kto jest właścicielem firmy Poland Republic of? I tutaj powołuje się na wywiad Bronisława Wijnsztejna w TVP umieszczony z Mateuszem Morawieckim. I tam pan Morawiecki powiedział, że Polska jest zarządzana przez kogoś z zagranicy. Takie dokładnie użył słowa. Oczywiście pan Wijnsztejn nie poszedł w tym kierunku, nie dopytał się. Pan Morawiecki również nie podjął tego tematu. I wtedy trudno było to w ogóle jakoś komentować, ponieważ no, nie mamy dowodów. Oczywiście można było się domyśleć, można było tworzyć własną filozofię. Natomiast dzisiaj już mamy pewne dokumenty, a mianowicie, że Polska jest zarejestrowana jako firma, jako korporacja, która musi dokonywać
czy przedstawiać raporty roczne i nie tylko raporty. Ma swój rok obrotowy. I tą informację potwierdził Rzecznik Praw Obywatelskich, który wysłał takie pismo do ministerstwa. I Rzecznik Praw Obywatelskich tak zatytułował ten artykuł: Polska zarejestrowana jako firma w USA. I tutaj rzecznik jakby to relacjonuje. Nie będziemy tego czytać. Natomiast przejdźmy do listu. Tutaj klikniemy sobie w PDF i zobaczmy, co pisze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na te zapytanie odpowiedział Maciej Lang, podsekretarz stanu. I czytamy w ten sposób. W związku z pismem z dnia 20 maja 2020 dotyczącym skargi na obecność Polski w amerykańskim rejestrze EDGAR, wniesionej do Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawiam opinię w tej sprawie. Uprzejmie informuję, że dokumentacja znajdująca się na stronie amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych to dokumentacja złożona przez ministra finansów. Proszę. Czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza, że Polska została zarejestrowana w Nowym Jorku jako Poland Republic of. Czyli to, co przed chwilą przedstawiałem wam, te źródła tej informacji są prawdziwe. Natomiast tutaj pisze dalej tak. Związana z emisją polskich obligacji przez Skarb Państwa na rynku amerykańskim. Czyli mamy informację, że Polska została zarejestrowana właśnie tam jako Poland Republic of, ponieważ sprzedawała obligacje na rynku amerykańskim. Zarejestrowanie stosownej dokumentacji jest warunkiem emitowania obligacji na rynku amerykańskim. Wynika to z amerykańskiej ustawy. Ostatnia emisja obligacji Skarbu Państwa na rynku amerykańskim miała miejsce w 2016 roku. Dalszych informacji funkcjonowania systemu EDGAR, jeśli są konieczne, może udzielić Ministerstwo Finansów. I teraz ostatnie jeszcze jakby zdanie, które nas dość interesuje. Zdaniem MŚ rejestracja w systemie EDGAR nie ma prawno-międzynarodowych konsekwencji dla statusu Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności nie nadaje Polsce charakteru firmy. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej określają zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. I tutaj nie mogę się zgodzić ze zdaniem Macieja Langa, że Polska zarejestrowana w Nowym Jorku i dokładnie pisze tak, nie nadaje Polsce charakteru firmy. Jeżeli przejdziemy do dokumentów źródłowych, to widzimy tutaj wyraźnie, że to jest kompania. Tu nie pisze state, nie pisze państwo. Przecież tak trudno jest taki druk zmienić, napisać po angielsku państwo o nazwie Poland Republic of. No nie jest trudno. Ale nie jest to zmienione, ponieważ Polska jest zarejestrowana jako firma, nie jako państwo, nie jako organizacja, tylko i wyłącznie jako firma. Więc nie wiem, dlaczego ministerstwo tłumaczy pokrętnie, że to jest nieprawda. Nie nadaje Polsce charakteru firmy. No to co nadaje? Jak pisze wyraźnie, że Polska jest firmą i jeszcze musiała mieć swoją nazwę. Dlaczego tam nie pisze Rzeczpospolita Polska, tylko Poland Republic of, Republika Polska? Bo to jest nazwa firmy handlowej, pod jaką jesteśmy zarejestrowani. My czy nie wiem właśnie kto. Podmiotem rejestrującym jest Ministerstwo Finansów. Tylko pytanie, kto jest właścicielem tej firmy. Bo każda firma ma swojego właściciela. I to jest bardzo niepokojące. To jest takie jak zapewnienie, jak niektórzy politycy zapewniają, że ustawa 447 JUST nie ma żadnego prawnego zastosowania dla Polski, ponieważ jest to ustawa amerykańska. I nigdy nie będziemy tych pieniędzy oddawać, ponieważ polski Sejm, Senat, Prezydent nie przyjął tej ustawy, nie podpisał, nie przegłosował. Ja tylko przypomnę informacje z polityki, a więc Nord Stream 2, czyli to jest nitka budowana przez Rosję, Niemcy, Szwajcarię i chyba też Francję. I mianowicie ten projekt biznesowy został zablokowany, czy jest próba blokowania tego projektu biznesowego przez Stany Zjednoczone. W jaki sposób? Stany Zjednoczone wydały ustawę, które nakładają sankcje na, uwaga, na prywatne firmy korporacyjne, które nie są zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych, jeżeli dalej będą uczestniczyć w tym projekcie. I co się dzieje? Niektóre firmy odchodzą od tego projektu, bo boją się sankcji. Czyli jednak mamy tutaj informację, że te ustawy, które są uchwalane w Kongresie Stanów Zjednoczonych, mają swoją siłę i swoją moc działania. Więc w
Tak samo przy ustawie 447 będzie moc działania, że Polska w jakiś sposób będzie musiała oddać te miliardy dolarów organizacjom żydowskim. I tutaj jest ta sama koncepcja pana Macieja Langa, że my pokazujemy materiały, że Polska jest zarejestrowana jako firma handlowa, a tutaj minister czy podsekretarz stanu pisze, że w szczególności nie nadaje Polsce charakteru firmy. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej określają zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. I od razu nasuwa się tutaj taki wniosek, że oczywiście możemy mieć swoją konstytucję, ale ona działa na terenie Polski. Natomiast mamy przeróżne ustawy, przeróżne podpisane kontrakty międzynarodowe, które mają wyższą moc prawną czy od polskiej konstytucji, czy od polskiego prawa. Mamy przykład Unii Europejskiej, gdzie tamte prawo jest wyższe od prawa polskiego. Jeżeli oni wydają prawo, to Polska musi szybko dostosować nasze prawo do prawa unijnego. I to jest bardzo niepokojąca informacja, że Polska jest zarejestrowana jako firma za rządów lewicy. Dzisiaj rządzi niby prawica i ta prawica, Prawo i Sprawiedliwość, nie jest w stanie zrozumieć, jakie to jest niebezpieczeństwo, że my jesteśmy gdzieś zarejestrowani w Nowym Jorku jako firma, zamiast wycofać tą kandydaturę, wyeliminować tą, czy wypisać, wyrejestrować tą firmę, to jest cisza. Kompletnie nie ma tego tematu w mediach. Politycy albo nie wiedzą, że jest taka sytuacja, albo nie mogą mówić. To jest ta różnica między PiS a PO, PiS a SLD. Że tej różnicy nie ma w ogóle. Nie ma żadnej różnicy między prawicą a lewicą. Ktoś, kto jest właścicielem firmy Poland Republic of, zarządza tym, czyli to są słowa Mateusza Morawieckiego. I to jest bardzo niepokojące, bardzo niebezpieczne dla Polski i bardzo się cieszę, że wyszedł taki dokument i możemy potwierdzić tą informację. Czyli potwierdzamy informację za Ministerstwem Spraw Zagranicznych, że Polska zarejestrowana jest w Nowym Jorku jako firma, jako spółka, jako korporacja pod nazwą Poland Republic of. I teraz, jakie może mieć konsekwencje dla Polski fakt, że jesteśmy zarejestrowani jako firma i ktoś może być właścicielem tej firmy? No właśnie ta akcja koronawirusowa, bezsensowna akcja koronawirusowa, która jest realizowana w Polsce, jak i w ponad 100 państwach na świecie. Wykonują te same rozkazy, które idą od WHO. WHO jest sponsorowana przez korporacje międzynarodowe. Właścicielami korporacji międzynarodowych jest Międzynarodowa Finansjera Żydowska. No i właśnie to jest to niebezpieczeństwo, że polscy politycy, bez względu na to, kto będzie ministrem finansów, kto będzie ministrem zdrowia, oni będą wszystko wykonywać, co im nakazują. Tutaj mamy jednego polityka trochę mądrzejszego, przynajmniej przed kampanią wyborczą. Zobaczymy, jak się będzie zachowywał, jeżeli oczywiście wygra wybory. Trump nakazuje policjantowi ściągnąć maskę. I to jest tam jakaś fajna informacja, pocieszająca, ponieważ te maski, które nakazują nam zakładać, gdzie korporacje, firmy ścigają nas ochroniarzami, że nie wolno wchodzić do sklepu bez maski, są bardzo bezsensowne. Te maski kompletnie nic nie dają. Przypomnę tylko informację, którą powielam i dobrze by było powielać dalej, że lekarze, chirurdzy wypowiadają się, oni oczywiście te maski, nie wiem czy takie same chirurgiczne są w sprzedaży, jakie oni stosują, bo to by trzeba było zbadać dopiero jakość tam, która jest w sprzedaży, ale oni wyraźnie mówią, że w sterylnych warunkach w tej masce podczas operacji są kilkadziesiąt minut. Jeżeli dana osoba, która jest wpatrzona w media, w główne media, które przekazują te kłamstwa na temat noszenia masek. Jeżeli ta osoba wyjdzie na ulicę, będzie gdzieś w pomieszczeniu biurowym z tą maską, nie wiem, kilka minut już powinna ją ściągać i już powinna ją wymieniać, bo ona kompletnie nic nie daje. Tam, gdzie nie wymagają masek, nie polecam ich zakładać, ani nie polecam zakładać masek w ten sposób jak polski polityk, no to już jest ośmieszenie, chłop nie może oddychać, oddycha buzią, serce mu wysiada, ale idzie z tą maską i no, wygląda to komicznie, śmiesznie. I tutaj mamy tego pana no, niesamowitego, który powiedział, że wywoła, zmusi Polaków do tego, żeby chcieli, żeby prosili i w jakimś sensie się to sprawdza, ponieważ dzisiaj mamy informacje, już coraz więcej tych informacji jest w internecie, że nie ma szczepionek na grypę, że ludzie stoją w kolejkach do aptek,
No, czyli jest ta eskalacja propagandy, eskalacja strachu, eskalacja zaszczepienia się, zaszczepię się, bo wtedy będę zdrowy. I z tą informacją kończę, chciałem się podzielić i potwierdzić, że jesteśmy zarejestrowaną firmą Poland Republic of. Każdy Polak, który ma obywatelstwo polskie, jest jakby cząstką, niestety, ale tej firmy, tej korporacji handlowej. Dziękuję. Zapraszam na nasze strony, gdzie codziennie przedstawiamy nowe informacje na robertbrzoza.pl. Pozdrawiam serdecznie i życzę zdrowia.